Fotografia jest dla mnie sposobem na życie. Nie wyobrażam sobie wyjścia gdzieś w teren na wycieczkę bez aparatu czy na narty. No, zawsze musi być ten aparat w plecaku i sposób na życie. No, po prostu góry, plenery, spotkania z ludźmi. No, należę do kilku organizacji fotograficznych i spotykanie ludzi tą samą pasją, rozmowy. Teraz jeszcze doszło, oprócz fotografów też, no ten światek artystyczny, malarze, rzeźbiarze, artyści szkła. Duża radość w spotkaniach z tymi ludźmi, wspólne działanie, rozmowy. Zaczęło się od grup fotografów w Jeleniej Górze. Zacząłem od fotografii analogowej. No, wszystkiego się trzeba było nauczyć. Wtedy fotograf musiał znać się na chemii, na optyce, na fizyce, prawda? Fotograf musiał być fotografem. No, teraz wszyscy fotografują, prawda? W Polsce mamy 38 milionów fotografujących. Kiedyś jak ktoś miał aparat, no to już wiadomo, że musi panować nad nim. Przy powiększeniach, no to już samemu trzeba było panować cały proces fotograficzny. A teraz się bierze smartfon i zdjęcie gotowe. Wyobrażam sobie życia bez obcowania ze sztuką, z literaturą, bez zrozumienia, współpracy na różnych płaszczyznach, no i bliskości, co teraz odczuwamy, prawda? I to też wpływa na psychikę, że te kontakty z ludźmi są ograniczone. To jest medal Królewskiego Towarzystwa Fotograficznego w Londynie, Royal Photography Society, najstarsza organizacja fotograficzna na świecie. Powstało już 7 lat po wynalezieniu fotografii. To jest 1839 rok, uważa się za powstanie fotografii, a 7 lat później już powstało w Londynie Królewskie Towarzystwo Fotograficzne. No i to złoty medal, dla mnie taka cenna pamiątka. No we FIAP-ie najbardziej cenione są te złote medale FIAP-u, prawda? No, tam kilkanaście udało mi się zdobyć. No i poza tym złoty medal PSA, to jest druga na świecie organizacja fotograficzna, Photography Society America. Egzotyczne, no, z Japonii, z Hongkongu, z Indonezji, ze Stanów Zjednoczonych. No, tutaj taki oryginalny, nietypowy, z Czarnogóry. Salon FIAP-u w Czarnogórze. To, co teraz w ostatnich, nie wiem, 3 lat chyba. Tam starszy, jeszcze z lat 70. też wyciągnąłem z piwnicy, żeby pokazać. To dla mnie było wielkie zaskoczenie. W 77 roku na największym salonie na świecie aktu i portretu kobiecego w Krakowie. 4,5 tysiąca zdjęć. Analogowe, nie było jeszcze cyfry ani internetu. No i to było po raz pierwszy Polak, bo to był który już 8. Międzynarodowy Salon Fotografii. Do tej pory to Grand Prix co roku wędrowało gdzieś za granicę. No po raz pierwszy Polak, udało się. Wyjątkowy, tak.
za udział w salonie, w większości salonów płaci się wpisowe. 15, 20 dolarów, 30. Teraz to nie robi wrażenia, ale w latach 70. to była pensja. Ja zarabiałem 15 dolarów na miesiąc. 1500 zł, dolar 100 zł, prawda? No i trzeba było szukać sposobów, żeby zmniejszyć to. No bo Polak potrafi. Ktoś wpadł na pomysł, żeby znaczki pocztowe wysyłać. Wtedy filatelistyka była popularna, a polskie serie znaczków miały więcej. Po prostu wysyłało się ze zdjęciami kilka serii polskich znaczków z prośbą, gdyby kogoś tam z jury czy uczestników interesował. No i on wpłacał tą opłatę za salon. I rok miałem rekordowy, 78, gdzie 100 salonów odesłałem po całym świecie. Tak, tak, tak. Córka mi przywiozła z Czech taką mapę świata, zdrapkę, i poprosiła, żebym wydrapał wszystkie państwa, gdzie tam moje zdjęcia, gdzie zaistniały na wystawach. 85 państw organizuje te salony międzynarodowe FIAP-u, no i w większości już byłem. No, taka ciekawostka, to do przyklejenia tej mapy posłużyło mi zdjęcie, które wróciło z Japonii. Wiem, jak po japońsku się nazywam. Poland, no, tymi krzaczkami. Ciągle jest coś przed nami, prawda? Jakieś etapy, coś nowego poznać, udoskonalić, coś zrobić lepiej. Właściwie nie ma łatwej fotografii. Krajobrazowa jest trudna. Fotografowanie ludzi, portret jest bardzo trudną dziedziną. Fotografia aktów, streetowa, fotografowanie na koncertach rockowych czy symfonicznych. Wszędzie są problemy i całe życie się tutaj uczymy. Nie ma fotografa, który powiedział, ja wszystko wiem na temat fotografii, wszystko potrafię, wszystko umiem. Cały czas trzeba się doskonalić, podglądać mistrzów. Czasami oglądam stare zdjęcia i próbuję zrobić to lepiej jeszcze niż kiedyś robiłem. Każde zdjęcie jest jakoś tam unikatem. No, nie da się zrobić jeszcze raz takiego zdjęcia. Czy to weźmiemy portret, czy krajobraz. No, szczególnie krajobraz, jak zmienia. No, drugi raz takiej chwili nie trafimy. Fotografuje się jakiś fragment rzeczywistości i to już się nie powtórzy. Dlatego z takim sentymentem oglądamy zdjęcia, no, sprzed lat. No. Są ludzie, których już nie ma, czy architektura, pejzaż też przemienia, wszystko się zmienia. No.